następną paczuszką. Jep, kurde. Jeszcze będzie epickość. Farfan. O, Farfan. Szalkę. Ha. Na razie go zostawię, bo on może być trochę warty. Ten koleś chyba też nieco będzie warty. A mamy duplikat stadionu, jak widać. Widnieje nam. Okej, okay, wartownik. No i reszta na Quixel. Pięknie. No świetnie, po prostu trzech Polaków duplikatów. Kilku z Schalke. Nie no, nieźle jest. Znaczy jeden z Schalke, jeden kurde jakiś Rusek, który może być warty. No Marquisio, kurde, że Vargas. Ale Marquisio, no kurde, co ty tu robisz, bydlaku z Juventusu? Ty pójdziesz od razu na Quixela, kurde. Powiedziałem dosłownie, to mówię dosłownie, idziesz na Quixela. Jako pierwszy. Wyleciałeś. Vargas, kurde. Ten to nawet szybki jest. Zostawię go na jakiś czas, bo staty ma nawet niezłe. Potem go może opylę. Dobra. Dawać mi te wszystkie kartki. Pięknie, dobra. I reszta Quixel. O! Za taką cenę to fajnie. Dobrze, i jedziemy z następną paczuszką. No dzisiaj to ja normalnie usnę przy tych paczkach. Jeżeli nic mi się nie trafi normalnie. Dobra. Pięknie. Co my tu mamy? Co to za piłkarz? Amore Bay. Amore Bieta. Kurde. Co to za kretyn? O! Wszystkie cechy plus 6 dla bramkarza. Się przyda. Tu bierzemy kartki kontraktu, no bo one też się nam przydadzą. Zawsze się przydadzą. To na czarną godzinę jest tak naprawdę. Dobra. I pięknie. Reszta Quixel. Jep. Proszę bardzo. O, teraz z Messi. A Messi to jest tutaj u mnie wyjątek. Eks nie podrósł, nie podrósł. Myślałem. Nie tak patrzę, bo wiecie. A mi eks podrośnie, to znaczy, że coś mi wypadło, ale nic. Tutaj nic niestety nie ma. Dobra. Jedziemy. Kurde, trochę kartek będzie do zbierania. Jak w ogóle, no nie wiem, jakim cudem to szczęście mi się udało dzisiaj zdobyć. Z tego jednego piłkarza. Ale zyskałem. No nie powiem, że nie, ale zyskałem sporo. Dzięki temu teraz za tego czarnego bydlaka otwieram paczki. A w tych paczkach to normalnie cuda niewidy się mogą wydarzyć. Dobra, świetnie, świetnie. O, Klozet, jak miło. Kurde, jakbym cię miał gdzie zmieścić, to byś poszedł na Quixel. Ale chyba cię mogę do klubu wysłać, nie? Kurde, nie. No nie wyślę cię, no będę musiał cię dać na Quixela, człowieku, rozumiesz to? Na Quixela, no. No to będzie koszmar. Ale no będę musiał, no co ja zrobię. Dobra. Szkoda, że nie ma czegoś takiego jak zaznaczanie kart do klubu i zaznaczenie kart na sprzedaż. Powinno coś takiego być w 15. I wtedy to byłoby ułatwienie, bo szybciej byś otwierał paczki, tak naprawdę. Dobra, wszystko Quixel, no sorki Kloze, ale jakbym miał miejsce dla ciebie, to bym cię może tam już wystawił dawno. Dobra, otwieramy. Już nie wiem, którą paczkę, szczerze mówiąc, ja nie liczę już. Ja liczę na to, że coś mi wypadnie porządnego. I na to tylko liczę. O Boże, Crouch, najgorszy angielski piłkarz. Ty idziesz na Quixela, człowieku, od razu. Jak patrzę na twój ryj, to mi się niedobrze robi. Czekajcie moment, zrobię cięcie. Okej, okay, już jestem. Wracamy do naszych kochanych paczek. Dobrze, tu kondycja. O, jeszcze jedna kondycja dla całego teamu, bardzo fajnie. O, Schmelzer mi się trafił, klon. O Boże, różowe koszulki! Aż je wezmę normalnie. Różowe koszulki, nie, normalnie. Te paczki mnie rozwalają. Nie. Dobra, reszta na Quixel. Nie, no, no, normalnie różowe piszamki. No normalnie ja je zaraz pozakładam.
Jak otworzę te wszystkie paczki, rzecz jasna. Ale nie, no bez jaj, bez jaj. No różowe piżamki dostałem, no. Nie ma co. Dobra, spoko. Wszystko spoko. Co to za śmieć? Hetema i Boże, jakie nazwisko, kurde. Matka chyba musiała mu takie wybierać. Albo miał mu taką matkę po prostu. Dobra, fajnie. Zmiana pozycji w końcu. Strzelec, o, dwa stadiony za darmo. Bardzo fajnie, będę miał co potem sobie wybierać. I reszta na Quixel. Dzięki wielkie. Dobra, raz następny. Chyba już 20 paczka. Tak na oko patrzę i liczę. Dobra, świetnie. Normalnie cudnie. Joaquin. To duplikat. O Jezu, co to za jakiś. Co to Oman? Kurwa. Już tak powiem. Co to za flaga? Ja pierdolę. Współczuję mu. To chyba gdzieś tam przy tej Arabii Saudyjskiej. Ja pierdolę. Kurde, takiego piłkarza widzi na oczy, to już jest koszmar. A, dobra. Ja nic nie mówię. To jest po prostu katastrofa. Dobra. O, a Bundesliga. A biorę wszystko, bo przecież ja to potem i tak. O, dwa kafle mi się zwróciły. Miło. Otwieraj. Nie wiem, ciekawe czy mi się coś sprzeda w ogóle z tych piłkarzy, których tam powystawiałem. Ale na pewno zarobię na to. O! Brawo! Toc! Piłkarza Defo! Widzicie, mówiłem, że coś trafię. Mówiłem, dzisiaj szczęście jest takie po mojej stronie. Toc, zostawiam cię. Zostawiam cię, ty jeszcze jesteś z MLS! No kurde, człowieku, zostajesz. No kurde, brawo. Świetnie, no normalnie czekaj, ja cię jeszcze mogę chyba tam dać do aktywnego składu, więc cię tam dopcham cię tam do Hiszpanii. Ale zajebiście, Toc Defo. No świetnie. Super. Widzicie? Wiedziałem, jednak wcześniej czy później coś by mi wypadło. Świetnie. I coś czuję, że to chyba się na tym nie skończy. Bo ja czuję, że jeszcze mi jakiś toc wypadnie. No. Ja to czuję, w żyłach czuję, że coś mi wypadnie. Dobra. Reszta Quixele. Baju, baju. Okeja. Następna paczuszka. Widzę tutaj Botenga, który już nie będzie u mnie grał. I tak Niemcy się dzisiaj spisali u mnie. Dobra, CS Fabregas, klon. O, z Chelsea! Jak miło. Biorę cię w skromne progi. Bo akurat CS Fabregas z Chelsea to się może jeszcze przydać. Bo ja bym tak grał BPL, a tu CS Fabregas jest w Chelsea, bo on już nie jest w tym. Chyba wyszedł już z tego. Kurde, z Barcelony. Chyba tak mi się wydaje. Fabregas z Barcelony, nie wiem, nie jestem pewny. Tak tylko zgaduję. Ale fajnie, fajnie. O, cienia mamy. Może go opylę tam za jakieś 30-40 kafy. No i zarobię na tym, no kurde, zarobię jak nic. Rubin Kazań, kurde, co za koszulki. Taki wał. Idziecie na Quixel. Dobra. Jedziemy następną paczuszkę. No, dzisiaj jeszcze mamy sporo końców, więc sporo szczęścia jeszcze się może spisać na mojej liście. Bo już mam dwóch toców, których nie mam zamiaru sprzedawać. Oni się mogą u mnie przydać. Dobra. Wszystko bierzemy do nich tutaj do klubu. A reszta pójdzie na Quixel. Wszystko plus 4. O, Gladiator. I baju, reszta Quixel. No to było akurat takie szybkie. O, i kolejny Messi. Może ten da nam szczęście i da nam coś pięknego. Zobaczymy. Wszystko zależy od nas. I Batsztuber. O, i druga darmowa paczka. Bardzo fajnie. Nie no, normalnie dzisiaj będę miał taką radochę, że chyba nie usnę. No po prostu dzisiaj to jest szczęście moje. Pierwsze moje chyba od bardzo dawna. No po prostu nie wierzyłem w siebie, ale się udało. Dobra, reszta Quixele. Pięknie, pięknie. No. Tylko szkoda, że mi przeszkadzacie czasami. Bo ja kurde nie mogę w spokoju otwierać paczek, a wy mi normalnie przeszkadzacie, no.
Tak inaczej tego ująć nie mogę, że mi przeszkadzacie. I co tu mamy? Ruben Castro. Znowu Kerżakow. Co to za herb? Boże, kurde, ja nie wiem skąd ty się urwał. Znowu dwóch Rubenów, kurde, nie, koszmar. Dobra. Bierzemy nasze kartki. Jebut. I reszta Quixel. Pięknie. Świetnie wręcz. Ja normalnie dzisiaj będę miał takie przygody po tych paczkach i dużo montowania, co najlepsze, bo ja nie będę wam pokazywał całego opening packu do reszty, tylko po prostu te najlepsze momenty, gdzie mi coś wypadło zajebistego. Dobra, i jest dobrze, wręcz zajebiście. Jebut. O, proszę, i mamy kolejne koszuleczki z Barcy, no. Ja rozumiem, dziękuję bardzo. Tu jeszcze ta karta i reszta Quixele. Cudnie, cudnie. Dobra, dawać następną paczkę. No normalnie dzisiaj będę zajebiście szczęśliwy. I zaraz nam się skończy kres 700 tysięcy. Jakiś kolarów, nie znam typa. O, grałem dzisiaj sobie... Dzisiaj? Albo wczoraj grałem tym... bramkarzem, ale to jak grałem ze z kolegą na towarzyskim, to grałem tym bramkarzem Eduardo z Portugalii. Dobra. No i fajnie, i reszta Quixel, no bo co zrobić, jak nic nie zrobisz. I w tej chwili kończy nam się kres 700 tysięcy i przekraczamy do 699 tysięcy, czyli teraz otwieramy za kolejne 100 tysięcy i tutaj, kurde, jakieś śmieszne nazwisko, dziwaczne wręcz bym powiedział, ale bierzemy to, co nam się należy w sumie, czyli to, co chcemy w sumie. O, ten stadion też sobie wezmę w sumie, tak na pamiątkę, i reszta Quixel. Jeszcze wróciliśmy do tego progu 600 tysięcy. Dobra, i co my tu mamy? Następna paczuszka, znowu Falcao. Co nam tu się pokażesz? No dzisiaj to będą setki paczek. Dobra, i co my tu mamy? O Jezu, co to za luj zarąbany. Dobra, bierzemy wszystko, co nam się należy. Pięknie. Główeczki, przydadzą się. O, druga Bundesliga. Sevilla FC. No właśnie, tam bodajże chyba 16 sierpnia na naszym narodowym będą grać FC Bar... Boże, FC Barcelona. Real Madrid kontra ta Sevilla FC pewnie. I tam życzę powodzenia Jamesowi Rodriguezowi, który jest w Realu i tam trenuje. Bo miejmy nadzieję, że coś tam normalnie no porobi. O, piłeczkę wezmę dla siebie. I reszta Quixel. Tak myślę przynajmniej. Dobrze. Bardzo fajnie.